taka pani marynarzowa, jak szła Starowiejską ulicą, to pachniała ulica od niej, bo ona niosła z sobą ten powiew tamtego świata. Do Gdyni przyjechałem tutaj na Starowiejską w 1959 roku, mając 19 lat. Do stryja, który właśnie był jednym z lepszych krawców tutaj w Trójmieście. Jak przyjechałem do Gdyni, stryj mieszkał na Kamiennej Górze, miał swoją posiadłość, był zamożnym człowiekiem. Kamienna Góra zawsze była czymś bardzo ładnym, czymś takim bogatym, czymś takim, że szło się tam właśnie na Kamienną Górę, żeby pospacerować, dotknąć, powąchać bogactwa. Od tego czasu zaczęła się moja edukacja krawiecka, początkowo jako uczeń. Potem zdałem egzamin czeladniczy, wzięli mnie do wojska. W wojsku byłem kierownikiem też zakładu krawiecko-szewskiego. Po wojsku wróciłem do Gdyni. Później stryj nagle zmarł. Ja musiałem objąć jako taki młody chłopak po nim tą pracownię. Ja miałem tam 26-27 lat i jeszcze mnie nie wpuszczali do kina od lat 18, bo było to dosyć, wyglądałem zawsze, jak tu klient wchodził i mówił: chłopcze, zawołaj szefa, a ja mówię: a ja jestem szefem. Mając tam 26 lat, to cała moja rodzina się martwiła o mnie, że co ze mną będzie, dlaczego ja się nie żenię. Ja to 26-letni mężczyzna wtedy, to już prawie jeszcze rok, dwa i byłby starym kawalerem. Więc ciotka mnie chciała wyswatać z taką panią, która mówi: to jest bogata, on ma rodziców, oni mają zakład blacharsko-lakierniczy, to wiesz, ona u mnie pracuje w księgowości. A tradycją wtedy było, jak się przychodziło po odbiór garnituru, że przynosili, wtedy się jeszcze whisky nie piło, ale tą dobrą wyborową, czy a koniaki wtedy też były takie popularne, więc przy odbiorze trzeba było wypić z klientem. Jak tak pierwszy klient przyszedł o 11, a drugi o 15, a trzeci o 18, no to te 3/4 litra, prawda, trzeba było po tym kieliszku. I ja właśnie w takim stanie, po takich odbiorach, byłem umówiony na tą randkę. No i do tego stopnia nie byłem trzeźwy, że zamiast ubrać marynarkę, która wisiała obok, to założyłem żakiecik mojej ciotki, w którym się chodziło po węgiel do piwnicy. Dopiero zobaczyłem siebie w lustrze w Grand Cafe, w tej kawiarni, gdzie się mieliśmy spotkać. No już wtedy się nie odważyłem, no, ale poszedłem naprzeciwko do baru małego. No i tam myślę sobie: poczekam, aż ciotka wyjdzie do pracy. No i z kimś następnym jeszcze jedna wódka, druga wódka. I wtedy wszedł Kubańczyk, taki pamiętam go do dzisiaj, nie miał jedynki. O, hello, tam, no i ta wódka i żeśmy szukali jego kolegów. Po restauracjach, no a później to już tak się stało, że zamiast ciotka myślała, że byłem na tej randce z tą, już nie pamiętam, jak miała na imię ta dziewczyna, to ja przyszedłem z tym Murzynem do domu. No właśnie, to tak to było. Przez lata komuny myśmy mieli ustalane ceny przez urzędy. Nie wolno nam było wziąć więcej za uszycie spodni czy marynarki. I stąd powstały takie kategoryzacje zakładów. To była tak trzecia kategoria, druga, pierwsza. No i ja zdobyłem tą kategorię S, gdzie nas tak mogła nie obowiązywać cena. Cena była do uzgodnienia z klientem.
wtedy ten materiał się zdobywało i również w sklepach trzeba było gdzieś tam mieć dobre znajomości, żeby kupić, ale również gro dostarczali marynarze. To wszystko się odbywało na czarno, bo marynarze, nie wiem jakim cudem, znosili to ze statku bez cła z kolei, a myśmy od nich kupowali, myśmy z tego dalej szyli. Wtedy to była elegancja mieć ortalionowy płaszczyk właśnie, i to nawet jak słońce świeciło, to na ulicach się widziało w kolorach tam granatu, zieleni, brązu, wszystkich ludzi ubranych w ortalionowe płaszcze. Ta starowiejska Gdynia wtedy była bardziej kolorowa nawet niż dzisiaj przez ubiór. Było bardzo dużo sklepów, krawców, było tam przeszło 10 samych męskich krawców, było tutaj na Starowiejskiej. Do tego były krawcowe, to były sklepiki z konfekcją, z odzieżą damską, dużo płaszczy, dużo kawiarenek, były restauracje. Także ja z sentymentem wspominam tą moją ulicę Starowiejską, również Gdynię z tamtych lat. Wtedy, mimo tej takiej biedy polskiej, to ludzie bardzo przykładali wagę do swojego wyglądu, do estetyki, do schludności. Ubiór o człowieku bardzo dużo mówi. To jest jak gdyby pierwsza strona naszego CV, bo to jak spostrzegamy człowieka, to nim otworzy usta, to już wiemy mniej więcej, z kim rozmawiamy. Tu już nam się zarysowała bardzo fajnie talia, nie za szeroka w ramionkach. Zrobimy tutaj jeszcze kieszonkę piersiową. Jestem z czasów, kiedy ta elegancja właśnie była przestrzegana. Ja uczyłem się od mojego stryja. On właśnie był mężczyzną niewysokim, nawet niższym trochę ode mnie, ale no był eleganckim człowiekiem i codziennie zawsze wyświeżony, czyściutki. Jeszcze poproszę, żeby pan się odwrócił tyłem. O tak, troszeczkę tutaj jeszcze złapiemy plecy, żeby była mocniej dopasowana. Troszkę jeszcze wytniemy. Ja mam tak z moimi klientami, o taki garnitur chcę mieć jak pan ma na sobie. To mi pomaga po prostu, a poza tym poprzez ubiór wyrażam szacunek dla klienta. No i już jest po wszystkim. Mamy zmierzone rękawy, tu jest wszystko, jest ok, dobrze. Po tej miarze będzie już gotowe wszystko za niecałe 10 dni. Wyjdzie pan ode mnie już elegancki niż pan przyszedł. Myślę, że gdybyśmy wszyscy trochę bardziej dbali o swój wygląd, to pięknie by wyglądały nasze miasta. No, jestem tą dewotką krawiecką i mam prawo tak mówić. Fasony w krawiectwie zmieniają się mniej więcej tak, jak się zmieniają linie aut, prawda, co 4-5 lat. I to jest tak regularnie, tak od kiedy jestem w krawiectwie, tak się zawsze działo. Szczególnie Gdynia była wrażliwa na tą modę ze względu na to, że właśnie przyjeżdżali marynarze z nowinkami, przywozili żurnale, to się widziało. Przez te przeszło pół wieku to zawsze byłem czuły na wahania mody i zawsze w jakiś sposób pilnowałem tego, żeby do tej klasyki, takiej tak zwanej angielskiej, dołożyć tej odrobinę włoszczyzny, prawda? Bo stamtąd ta moda to była najpiękniejsza moda, stamtąd z Włoch szła. Tak się złożyło w moim życiu, że moja siostra wyjechała do Włoch, tam wyszła za Włocha i stąd ja już od lat 80. miałem możliwość wyjeżdżania do siostry. Pamiętam jak dzisiaj, właśnie dzięki siostrze umówiliśmy sobie wizytę u Cenni. Ja taki krawiotka, że tak powiem, z tego PRL-u, wjeżdżam tam jak do parku w Oliwie, tak się wjeżdżało do jego posiadłości.
to dla mnie takiego człowieka właśnie stąd, zza Kotary, to czułem się, jakbym był gdzieś w niebie, bo ja widziałem te najpiękniejsze materiały na świecie i on mi pozwalał wybierać. Ja miałem tam u niego to kupić, no, wybierałem tego masę, a miałem tam może $70 w sumie. Krawcy włoscy nie wierzyli, że ja potrafię skroić i zrobić na przykład płaszcz. Mówił, proszę bardzo, masz materiał, jak skroisz i zrobisz, to weźmiesz sobie maszynę, którą chcesz od nas. No i ja ten płaszcz w niecałe 3 dni zrobiłem i dostałem w nagrodę tą maszynę. Także dla krawca stąd, od nas, to poruszanie się po świecie, podglądanie, to mi dawało taką pewność siebie. Później jak wracałem tutaj, jak patrzyłem na świat tamtymi oczami, to przenosiłem na to nasze podwórko. Ja już wtedy byłem innym krawcem niż wszyscy moi koledzy. Mam różnych klientów. Starałem się nigdy nie z nazwiska nie mówić o nich, bo myślę, że mogliby sobie tego nie życzyć, ale bardzo często byłem gościem i w Pałacu Prezydenckim, i w Sejmie, i w Radzie Ministrów. Tam jeździłem z miarami do ministrów, do premiera. No, w tym wszystkim piszę w tej mojej 3-tomowej powieści i taki sprytny czytelnik będzie wiedział, o kogo chodzi. Tak, wśród wielu klientów na różnych stanowiskach, no tu chyba mogę powiedzieć, że ubierałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Byłem nawet zaprzyjaźniony z jego rodziną, bo ubierałem i córkę, ubierałem i panią Marię. I ona ze mną rozmawiała o fasonach, ona ze mną dyskutowała o kolorze materiału, o gatunku materiału. Szyłem bardzo dużo i płaszczy, i garniturów przez długi okres czasu, kiedy jeszcze był prezydentem Warszawy. Potem to już szyłem mu i smoking, i garnitury, i dyplomatkę. No kto wie, może pan prezydent Lech Kaczyński w jednym z tych moich garniturów został pochowany na Wawelu. Ja na Starowiejskie zostałem sam, tylko z krawców. W Trójmieście może jeszcze nas jest 2. To jest wymierający zawód na pewno.